A co on zarejestrował 126 na godzinę? Co z taką prędkością jechało? Rozumiem, ale tych 11 km ja dostałem już kilka takich mandatów, kurde, i trzeba tak się pilnować, żeby ich nie dostać, że szok. Dla mnie to jest złodziejstwo. Ja rozumiem, jak ktoś zapierdziela, to faktycznie może być tylko ukarany, ale nie wiem, przez takie coś tam 10 na godzinę. Jedno ze sławniejszych i bardziej gorliwych straży miejskich, Okonek. Jest to zrobione, jak zrobione. 64, 63. No to tam jakiś pojechał. No ale to tego samochodu nie złapało. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana strażnika z jednej z najbardziej gorliwych straży miejskich Okonek. Tak można powiedzieć, że trochę niebywała gratka, że strażnik pozwala nam tu zarejestrować cały system pracy urządzenia. Jak tutaj bada z daleka, z jaką prędkością nadciąga pojazd. Ile samochodów dziennie tu wpada? Trudno powiedzieć? Różnie. A co on zarejestrował 126 na godzinę? Co z taką prędkością jechało? Różnie. A co on zarejestrował 126 na godzinę? Co z taką prędkością jechało? I tak każdego pan dnia tutaj jest, czy tak rzadko? Może wsiądę do pana do tyłu, do samochodu. Będę miał lepsze ujęcia. Nie ma takiej możliwości niestety. Nie ma możliwości? I każdy zestaw Iskra Wideo tak samo działa? Czy to są różne oprogramowania, czy różne wersje? Nie odpowiem panu na to pytanie. Ale ogólnie to chyba z ryba. Nie wiem. Okonek, ile znajomych ma zdjęć z Okonka? Kurka wodna. Tak? Łech, panie. A pan skąd pochodzi? A ja z Zielonej Góry. Się łapią? No nie, no wie pan, jak ludzie se jadą nad morze, to się łapią w Okonku, nie? No takie... Tak to jest, że ludzi kusi jechać nad morze i mają odłożone 2000 nad morze, to niektórzy drugie dwa jeszcze powinni odłożyć na fotoradary, bo po kolei żniwa. Okonek zaczyna, potem Szczecinek zęby wystawia, potem Biały Bór 3 wystawi, potem Słupsk w krzakach zaczajony. Ustka zbankrutowała, to jeden mniej. W drugą stronę Stargardu Dębrzno 2 albo 3 wystawi. Człuchów też czyha. Po kolei tam każdego też kusi. A że ruch winterną gębą.
No kurde, by jakoś jechało trochę więcej samochodów, to... to nic. A na pewno to nie jest tajemnica, ilu strażników pracuje w tym, w Okonku łącznie? Łącznie? Łącznie. Na chwilę dzisiejszą 3 osoby. 3 osoby. Dwie z fotoradarami i jedna siedzi, obrabia zdjęcie. Nie, wszyscy się tym zajmują. Wszyscy z fotoradarami, nikt nie obrabia zdjęć. Nie, nie, nie. W sobotę, w niedzielę. Ale dzisiaj jest noc muzeów dla tych, dla strażników. Znaczy dzień muzealny dla strażników. Tak? No tak, no bo skoro największe łowy są w piątek, w sobotę i w niedzielę, to w poniedziałek było, że Straż Miejska ma labę. No nie, bo tak jest w Białymborze, że wszyscy, znaczy chyba w Białymborze, albo zaraz w Bytomiu, nie, no nie, no dobra, gdzieś namotałem, że właśnie było, że w piątek, sobotę, niedziela wszyscy jeżdżą, to oni wszyscy stoją, a w poniedziałki mają wszyscy labę, czyli tak jak w muzeum. No muzea też w poniedziałki są nieczynne, bo klienci, z najwięcej klientów jest na weekend, to tak podobny trochę układ. A co trzeba przyznać, samochód nie jest zakonspirowany, tylko mało zwraca się na to uwagę, bo taki biały, niepozorny, nie? Bo tak niektórzy to tak za plandeką, w krzakach, ukrycie, a to tak prawie na legalu. Tu telefon, gdyby ktoś dostał zdjęcie i nie wiedziałby, gdzie dzwonić. Pytanie naczelne, czy pracowaliście przed 26 czerwca? Czyli przed dniem wprowadzenia... Nie. Nie pracowaliście? Czyli nie pracowaliśmy z fotoradarem. Nie pracowaliście z fotoradarem? Czyli wszystko okej, okay, bo dopiero 26 czerwca można legalnie. Zaczęliśmy pracować, żeby konę nie złamać, bodajże 28 lipca. Tak? Dobrze? Mhm. 28 lipca bodajże pierwsze. A to mało takich straży miejskich, które mają ochotę, miały ochotę przestrzegać prawa. Większość 26 czerwca. Przed 26 czerwca i się tam niczym się nie przejmowali. Akcja na całego. Pan 59, 60 nawet, jakby... jakby zaprogramowany. Pan Audi. I na niemieckich tablicach rejestracyjnych. Ile jechał? 62 zeskoczył. No, 62 i zima. Mhm. Aczkolwiek to już może był nasz obywatel, bo tablice sprowadzeniowe. Czyli co, tylko auta najeżdżające? Odjeżdżające też, tak samo, tylko że to widać, że to nie mają żadnej prędkości. Zapisać i do koszyczka. Pan z Golfa dostanie pozdrowienia Straży Miejskiej z Okonka. A co, że od tyłu? Nie. A, że następna, następny lawet. No, ten pan się niestety, ale rozpędza i będzie miał chyba. Nie, zhamował się. Przyczyniłem się chyba do tego, że nie dostał zdjęcia. Ile golfik? 65. 65. Co to jest drugi golf? Jakiś najazd? Kierowcy golfów mają zbyt ciężką nogę w Podgajach. Ku radości księgowego miasta Okonek.
A do obróbki idzie te najładniejsze zdjęcie dla pana. Tak. Wszystkie są wrzucane w system i wszystkie są wysyłane później do ludzi. Panie drogi, gdzie się tak pan spieszysz? A już hamuje. Z Gniezna. No ale tak się rozpędzał, że tutaj go nie wystraszył, to tu ze stówkę chyba miał. O, panie, zwalnia. Zwolnił i co? I przefrunął jeszcze? Mhm. Chyba 63, tak? Tak. No panie kolego z Audi, ale na niemieckich blachach, tak? Uciekający bus 72. Tak jeszcze tak powiem, że przy tym systemie tak się musisz wykazywać tak dosyć sprawnym refleksem. Bo tak, jak najeżdża, to trzeba go kliknąć, żeby on był. A jak następny będzie leciał, to umkło. Od tyłu też najeżdżają. Panu się upiekło, nie? Bo byłby ugotowany. Busem pociska czy nie pociska? 55, 56. Opel Astra, trafiony. Prawie nówka sztuka. Prosto z Niemiec. O! A, myślałem, że to ten bus co jechał. A to inny. Inny kolor miał tu na wyświetlaczu. No panie kochany. Ale to niestety, ale to nie jest nasz. Ile miał? 780. Ale to nie była stąd fura. Czeska, tak? Niemiec. Niemiecki Ford Model 83. Może to sposób na fotoradary? W Polsce auto na niemieckich blachach, czy na jakich kamkolwiek innych. O, ten ma polskie blachy i teraz hamuje. Teraz hamuje i się udało wyhamować. No i dziękuję panie Marcinie za prezentację i do zobaczenia. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego.